tvpodkarpacie.pl. W meczu 10. kolejki rozgrywek drugiej Ligi Słowackiej w grupie wschodniej zespół Ciarko 58 KH Sanok podejmował na własnym lodowisku HK Trebiszów. Zapraszamy do obejrzenia najciekawszych akcji spotkania oraz wysłuchania pomeczowych opinii.
Na pewno ciężka praca Marcina i chłopaków przez ostatnie tygodnie, może miesiące. Na pewno nie przepracowali okresu przygotowawczego, tak powinno się to zrobić. Z różnych tam powodów wiadomo, że troszkę późno zaczęli trenować, zbierać zawodników. No ale gdzieś tam w trakcie ciężka praca wszystkich tutaj tych i trenera i zawodników gdzieś tam no, w pewnym momencie będzie procentować i mam nadzieję, że to będzie tak do końca sezonu. Piękne spotkanie się było, bardzo dużo ludzi. Bardzo dziękujemy kibicom za takie przybycie, takiej ilości. Mecz był bardzo ciężki, jak każdy chyba w tym sezonie, który gramy. Nie ma tu łatwych meczy. Już kontuzje powoli się nam, to już wszyscy się bierzemy do kupy, to widać, już się to wszystko się koliduje i na lodzie też to pokazuje, że coraz lepiej to wygląda. Jeszcze troszkę musimy poprawić w tercji obronnej i gry w przewadze i myślę, że będzie coraz lepiej. Cały czas mnie ciągnęło do Sanoka, no ale sytuacja no, zrobiła się taka, jaka się stworzyła. Wróciłem, jestem, pomagam, będziemy robić wszystko, żeby drużyna grała jak najlepiej. Jest mankamentów dużo do poprawy. Będziemy nad tym pracować, robić wszystko, żeby po prostu jakiś efekt to dało. Cieszy to, że złapiemy te punkty, bo na początku sezonu było ciężko, a fajnie, że tą drugą rundę zaczynamy od 3 punktów i mam nadzieję, że będziemy gdzieś tam na czubie tabeli, gdzieś 4., 5. miejsce i fajnie chcielibyśmy z tego miejsca w playoffach zagrać. Na pewno będziemy pracować z tymi zawodnikami, z którymi teraz pracujemy, którzy są. A czy coś się zmieni, no to już nie od nas to zależy. Całkiem możliwe. TV Podkarpacie.pl